nie rozumiem takiego postępowania, szczerze mówiąc, tym bardziej, że my rezygnowaliśmy i z kosztów procesowych, rezygnowaliśmy z dodatkowych zobowiązań, z odsetek rezygnowaliśmy, ale stało się tak, a nie inaczej. Z naszej strony podpisy złożone zostały. Druga strona nie podpisała tego dokumentu. A jakie były szczegóły tego porozumienia? Tam opisywaliśmy, właśnie już przed chwilą wspomniałem, między innymi o tym, że odstępujemy z odsetek, o tym, że proponowaliśmy w tym porozumieniu również miastu zawarcie, uregulowanie już kwestii związanych z niedostarczaniem przez miasto lokali socjalnych, bo miasto nie dostarcza lokali socjalnych. I w związku z tym, że nie dostarcza tych lokali socjalnych, grozi mu, zresztą ta sprawa też jest już w sądzie, odszkodowanie za niedostarczenie tych lokali socjalnych. I my chcieliśmy uregulować od razu te kwestie. Zaproponowaliśmy stawki rozsądne, stawki bodajże z tego co pamiętam na poziomie 7 zł. Już biegły wycenił w drugim procesie, że miasto będzie musiało 12 zł z każdego metra płacić. Za chwilę zakończy się kolejny proces, więc mamy tutaj 450 tysięcy kosztów. Za chwilę zakończy się kolejny proces, gdzie zobaczymy jaki będzie wyrok, jakie będzie odszkodowanie dla spółdzielni za niedostarczenie lokali socjalnych, więc chcieliśmy rozwiązać kolejną sprawę miasta sporną ze spółdzielnią mieszkaniową. Chcieliśmy załatwić sprawę, również mieliśmy obiecany przez pana burmistrza na danym okresie czasu i byliśmy informowani o tym, że już jest lokal przyznany dla dłużnika, bo zwracam uwagę, że od 8 lat już spółdzielnia mieszkaniowa nie otrzymała żadnego lokalu socjalnego od miasta, a ma obowiązek. Dłużnicy mieszkają w zasobach spółdzielni mieszkaniowych, a za tych dłużników płacą wszyscy pozostali mieszkańcy spółdzielni mieszkaniowej. Więc my chcieliśmy, żeby w końcu dano lokal socjalny do takiej osoby i mieliśmy to obiecane. Ten lokal do dzisiaj nie został przyznany tej osobie. I jeszcze proponowaliśmy wprowadzenie podatku śmieciowego oraz odsprzedanie gruntów, które są w wieczystej dzierżawie dla spółdzielni mieszkaniowej. Dlatego chcieliśmy odkupić te grunty w wieczystej dzierżawie, bowiem 3 lata temu koszty opłat za wieczystą dzierżawę wzrosły kilkaset procent. Płaciliśmy 3000, płacimy 30 parę tysięcy złotych za wieczystą dzierżawę, więc chcieliśmy te grunty odkupić od miasta, żeby nasi mieszkańcy spółdzielni mieszkaniowej członkowie w opłatach eksploatacyjnych nie ponosili tak wysokich opłat za to, że jest to wieczysta dzierżawa. Kilka lat wcześniej udało nam się wykupić grunty pod blokami, natomiast nie udało nam się wykupić gruntów, bo nie było na to zgody ze strony miasta, pod placami zabaw, pod sklepami, pod parkingami, czy pod skwerami zielonymi. I te grunty chcieliśmy jako spółdzielnia kupić. Mieliśmy pieniądze, nie chcieliśmy od miasta dostać nic za darmo. Chcieliśmy kupić to na takiej zasadzie, jak są kupowane grunty i przekształcane, jeżeli chodzi o wieczystą dzierżawę. Miasto nie przystało na to. Natomiast co się stało z podatkiem śmieciowym? To w lipcu, w czerwcu wysłaliśmy treść porozumienia, a w lipcu było głosowanie i pamiętamy, że jedynym klubem, który wówczas popierał zmiany w regulaminie utrzymania czystości i porządku w mieście, był klub Porozumienie dla Lubartowa, czyli Bednarski, Błaszczak i Tomasiak. Pozostali radni nie przystali na te propozycje, a wystarczyło tak mało, by porozumienie zostało podpisane i to były te warunki. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś, wsłuchując się w to, czego spółdzielnia mieszkaniowa oczekiwała, a były to kwestie sporne, z tym, jak dużo miasto mogło zyskać, niech sobie sam wyrobi zdanie, czy racjonalnie postąpiło miasto i czy spółdzielnia mieszkaniowa być może nie poniosłaby też zbyt dużych kosztów, gdyby to porozumienie przez miasto zostało podpisane. W 2007 roku, czyli tuż przed procesem o eksmisję, doszło do wspólnych ustaleń pomiędzy ówczesnym dyrektorem LOK Adamem Banuchą a spółdzielnią. Gotowa była już umowa, a strony porozumiały się, że stawka za czynsz ma wynieść 11,87 zł za metr. Władze miasta zarzuciły jednak umowie wady prawne i nie podpisały dokumentu. Miasto mogło w 2007 roku podpisać umowę, a stało się inaczej. Tak, stało się inaczej i tego też nie rozumiem, bo patrząc na działania naszych władz samorządowych, bez względu na to, czy to poprzednicy, czy obecne władze, mam takie trochę wrażenie, że to jest takie działanie, zrobię ci na złość i odmrożę sobie uszy. Pamiętam negocjacje, one trwały również kilka miesięcy, tylko że to było za kadencji pana burmistrza Zwolińskiego. Trwały te kadencje, był tu u mnie w gabinecie pan burmistrz Zwoliński, my byliśmy w Urzędzie Miasta. Potem był pan dyrektor Banucha na tych negocjacjach. Wynegocjowaliśmy stawkę, zatrzymaliśmy się na tych 11,87 i uznaliśmy, że przy tej stawce się zatrzymamy i tu podpisujemy umowę. Umowa została, szczegóły tej umowy zostały podopinane, podpisane i podobnie stało się jak w przypadku tego drugiego porozumienia, o którym mówiłem
przed chwilą, czyli to porozumienie, które wysłaliśmy burmistrzowi Bodziackiemu, to wcześniej wysłaliśmy również umowę burmistrzowi Zwolińskiemu, tak żeby wyraził zgodę na to, żeby dyrektor Banucha podpisał umowę najmu na lubartowski ośrodek, na obiekty, które znajdują się przy ulicy Cichej 6. I niestety również padła argumentacja, że coś tam w umowie się jeszcze nie podoba, mimo że, przypominam, my byliśmy już po negocjacjach, byliśmy posłowie. I w zasadzie wystarczyło tylko podpisać dokumenty. Dokumentów nie udało się podpisać i poprzez ten fakt, no te wszystkie rzeczy, które dzisiaj się dzieją, po tych kilku latach, gdzie sąd ponownie przyznaje rację spółdzielni mieszkaniowej, to jest efekt tego, że zabrakło dobrej woli. A dlaczego spółdzielnia proponowała wtedy taki niski czynsz? Pamiętacie Państwo, pani redaktor, nie wiem czy pamięta, ale podejrzewam, że oglądający nas mieszkańcy Lubartowa będą pamiętali, jaka nagonka była robiona na zarząd spółdzielni mieszkaniowej. My doszliśmy do jednego wniosku na tamtym etapie, że proszę bardzo, 11, prawie 12 zł to były nasze koszty, więc chcieliśmy po prostu odzyskać koszty utrzymania tego obiektu. Niestety druga strona się uparła, nie chciała płacić, natomiast my cały czas proponowaliśmy jedną rzecz. Słuchajcie, jest rzecz następująca, czy wyprowadzicie się stąd, czy się nie wyprowadzicie, koszty utrzymania nieruchomości, w której będziecie musieli ponieść. No i dzisiaj jak patrzymy na koszty utrzymania loku w... Inaczej może, na sumy, jakie przeznaczamy jako radni miejscy na utrzymanie Lubartowskiego Ośrodka Kultury i porównamy z tymi kwotami, które były przeznaczone kilka lat temu, to zauważymy radykalny wzrost kwot, jakie są przeznaczane na Lubartowskie Ośrodek Kultury, o wiele wyższe niż były to przeznaczone jeszcze kilka lat temu. Natomiast my jako zarząd wtedy wychodziliśmy z prostego założenia. Kwota nie była wysoka. Ci wszyscy, którzy płacą w mieście czynsz po 50, po 100 zł za metr kwadratowy, przyznają nam rację, że 11,87 to było prawie że nic. A my chcieliśmy pokazać, że faktycznie jest to Lubartowski Ośrodek Kultury, natomiast nie możemy jako i pozwolić na to, żeby członkowie spółdzielni mieszkaniowej dopłacali do działalności podmiotu trzeciego, bo tak się działo przez długi okres czasu. Suma 11,87 pozwalałaby nam na to, żebyśmy mogli zaplanować remont tego obiektu, żebyśmy mogli utrzymać ten obiekt w należytym stanie i żeby koszty eksploatacji były poniesione. Bo trzeba pamiętać, że kwota wcześniejsza, która była opłacona na poziomie, z tego co pamiętam, 6 zł, czy tam 7 zł za metr kwadratowy, ona nawet nie pokrywała kosztów, czyli do funkcjonowania Lubartowskiego Ośrodka Kultury tak naprawdę dopłacali wszyscy mieszkańcy spółdzielni mieszkaniowej, a finansowanie Lubartowskiego Ośrodka Kultury nie powinno być finansowane przez mieszkańców spółdzielni mieszkaniowej, tylko przez wszystkich mieszkańców Lubartowa. I my chcieliśmy doprowadzić tylko i wyłącznie do takiej sytuacji. Po kilku latach opłata za metr kwadratowy jest dwa razy wyższa. Tak, jest dwa razy wyższa. I to jest najlepszy dowód na to, jak upór, brak chęci porozumienia pokazuje jedną rzecz. Gdyby w tamtym okresie czasu umowa została podpisana, byłoby 11,87. Dzisiaj przeliczając te 450 tysięcy złotych, które mamy w kasie, za chwilę będziemy mieli w kasie, jest to kwota, która by wystarczyła 26 zł, to jest ponad dwukrotnie tyle, co LOK nam płacił za 18 miesięcy. 18 miesięcy. To proszę zwrócić uwagę, że gdybyśmy 18 miesięcy przemnożyli razy 2, to jest 36 miesięcy, a więc 3 lata. Czyli te kwoty, które dzisiaj LOK musi zapłacić, które opłaty zapłaci spółdzielni mieszkaniowej, gdyby wtedy podpisano umowę, to ta kwota, którą otrzymaliśmy odszkodowanie za 18 miesięcy, wystarczyłaby na funkcjonowanie LOK-u przez 3 lata. Uważam, że zabrakło wtedy dobrej woli. Potem zabrakło dobrej woli przy podpisaniu porozumienia ze spółdzielnią mieszkaniową, ale tak to jest. Jeżeli ktoś za wszelką cenę stara się drugiej osobie udowodnić tylko jedną rzecz, że ona ma rację i koniec i kropka, i nie chce wyciągnąć dłoni, nie szuka porozumienia, to za takie nierozsądne moim zdaniem decyzje płaci się potem tak potężne sumy. Ja jestem zadowolony z tej kwoty, która wpłynęła do spółdzielni mieszkaniowej, bo my w końcu będziemy mogli
wyremontować obiekt przy ulicy Cichej 6, czyli dostaliśmy pieniądze na to, co chcieliśmy w tym czynszu za 11,87, bo możemy teraz wymienić i stolarkę okienną, możemy docieplić stropodach i możemy wyremontować obiekt przy ulicy Cichej 6, bo w końcu na to pieniądze będą. A pamiętajmy też o tym, że Lubartowski Ośrodek Kultury, jak zostawią nam obiekt, to tutaj też media przyjeżdżały do Lubartowa, bo to był obraz nędzy i rozpaczy. Udało nam się dużo rzeczy zrobić w ten sposób, że przedszkole, część wyrobów, ale może o tym już nie będę mówił, bo doprowadziliśmy ten obiekt do stanu używalności i mamy najemców i dobrze, że się tak stało. Natomiast mamy teraz jeszcze dodatkowe środki na to, żeby w końcu sala widowiskowa spółdzielni mieszkaniowej zaczęła wyglądać profesjonalnie, żeby była salą, która będzie atrakcyjna i żeby podmioty organizowały tutaj również konferencje prasowe. O komentarz w sprawie wyroku poprosiliśmy także burmistrza Janusza Bodzieckiego. Nie udzielił nam on odpowiedzi na pytania, gdyż był poza Lubartowem. Przypominamy, że już 2 czerwca w Firleju spółdzielnia mieszkaniowa razem z przedszkolem Kasper organizuje imprezę z okazji Dnia Dziecka. Chętni do udziału we wspólnej zabawie mogą odbierać wejściówki do najbliższego wtorku. W zabawie mogą wziąć udział dzieci od 2 do 6 roku życia. Impreza rozpocznie się o godzinie 13, a na najmłodszych oraz rodziców czekać będzie szereg atrakcji. Już za tydzień impreza w Firleju, o co pytają chętni? Osoby, które chcą przyjechać razem ze swoimi najmłodszymi, pytają najczęściej o to, czy jeżeli będzie deszcz, to czy impreza będzie odbywała się również. Tak, będzie się odbywała. Mamy zapewnienie od organizatorki z ośrodka Wodnik i przypomnę, że to się odbywa na ośrodku Wodnik, że będą zabezpieczone miejsca, jeżeli będzie zlewa. Mam nadzieję, że nie będzie, no bo strasznie złośliwa by była pogoda, gdyby w Dzień Dziecka potraktowała nas opadami deszczu. Ale gdyby tak się stało, to będą tam miejsca, gdzie się będzie można schronić przed deszczem. My nie planujemy, że tego deszczu nie będzie, ale gdyby, to zawsze jest ta alternatywa i postaramy się, żeby to zafunkcjonowało w sposób jak najbardziej profesjonalny. Czy będzie transport do Firleja? Najprawdopodobniej będzie. Już wiemy, że zapisało się około 10 osób. Bilety jeszcze przez chwilę będziemy wydawać. Podejrzewam, że bus będzie potrzebny do wynajęcia, ponieważ około 20 osób powinno zdecydować się na transport, dlatego decydujemy się i będziemy wynajmować. Natomiast niezależnie od tego, jeżeli by był odwołany transport albo cokolwiek innego, wszyscy, którzy są zainteresowani wyjazdem busem czy autobusem, telefony zostawili w spółdzielni mieszkaniowej, będą poinformowani i nasze służby spółdzielni mieszkaniowej przedzwonią do rodziców, tak żeby poinformować, o której dokładnie godzinie będzie podstawiony bus lub autobus. Bilety można odbierać jeszcze do wtorku? Tak, przypominam, że tylko do wtorku wydajemy bilety, więc ci wszyscy, którzy jeszcze zapomnieli lub nie mieli czasu, żeby te bilety w spółdzielni mieszkaniowej po nie przyjść, to przypominam, że w poniedziałek spółdzielnia mieszkaniowa czynna jest do godziny 17:00, we wtorek jest czynna do 15:00 i jeszcze przez 2 dni, oczywiście w piątek też wydajemy, bo mówię do wtorku, ale do wtorku, we wtorek zamkniemy listę i nie chcemy, prosimy również o to, żeby rodzice zapisali sobie gdzieś dokładnie, bo często bywa tak, że w chwili, kiedy już zakończymy wydawanie biletów, to wtedy sobie przypomina kilkanaście czy kilkadziesiąt osób o tym, że jeszcze by chciały, żeby ich dzieci również w tym uczestniczyły. Nie będziemy przedłużać tych terminów, bowiem my musimy zapewnić też catering i musimy zapewnić, czy to niespodzianki w postaci różnych słodyczy dla dzieci, tak, żebyśmy wiedzieli, ile tych osób musi być i nie można tak postępować, że czeka się na ostatnią chwilę. Do wtorku wydajemy bilety. Proszę, żeby wszyscy rodzice, jeżeli zapomnieli, zjawili się w poniedziałek, we wtorek w spółdzielni mieszkaniowej i zamkniemy tę listę, będziemy wiedzieli, ile osób będzie uczestniczyło w tej imprezie, a jest na co się szykować, bo naprawdę jak zobaczyłem to ilość atrakcji, to powoli nasze spółdzielcze Dzień Dziecka zaczyna się przekształcać w taki mini biesiady, mini festyn wręcz. I coraz więcej podmiotów, to co nas cieszy, to co mówiłem wcześniej, również dopisuje się do nas, nie wiem, być może jeden z zakładów cukierniczych również będzie razem z nami tego dnia w Firleju, ale jeszcze rozmowy trwają, firma sama się zgłosiła, tak więc myślę, że będzie to również miła niespodzianka dla dzieci, dlatego
Mam nadzieję, że 2 czerwca o godzinie 13 na ośrodku Wodnik spotkamy się i z rodzicami, i z dziećmi.